Przed Państwem Grzegorz Braun, poseł na Sejm RP, jeden z liderów Konfederacji, prezes Konfederacji Korony Polskiej. Szczęść Boże. Wraca duch 2019 roku. Stara, dobra konfa. Otwarta, ale nie na przestrzał. Otwarta na tych, z którymi łączy nas wolność, poczucie wolności. Gdyby to ode mnie wyłącznie zależało, otworzyłbym pewnie tę naszą konfederację także i na inne projekty. Nie chcemy przecież spierać się w rodzinie, wolnościowców, narodowców. Konserwatystów. Ale dobre i to na początek to nawet znakomite, że ludzie, z którymi przecież nie udajemy tutaj przed państwem jakiejś daleko posuniętej Komunii dusz. Łączy nas przecież, łączy nas przecież tak wiele. Nie chcemy przenosić Polski na Księżyc i nie chcemy. I sprzeciwiamy się aplikowaniu księżycowych teorii, ideologii w Polsce. Małe ojczyzny, ale i ojczyzna duża. Tu jest Polska i niech tak zostanie i to nas właśnie łączy. Chcemy, żeby Polacy byli u siebie na swoim, żeby nie byli gośćmi w tym hotelu, karczmie zajezdnej którą Polska jest przemieniana przez ludzi, którzy już dawno pożegnali się, jeśli kiedykolwiek mieli jakiś kontakt z ideą niepodległości, suwerenności, godności i normalności. Rząd, który przecież jest od tego, by stać na straży naszego bezpieczeństwa, naszej majętności, zdrowia życia. Ten rząd, zwłaszcza w ostatnich latach, okazał się głównym, centralnym problemem Polaków, głównym, centralnym źródłem zagrożeń. I przed tymi zagrożeniami możemy, musimy obronić się właśnie w samorządach. Musimy obronić samorządy przed urządowieniem, upaństwowieniem. Władza centralna, warszawska, z rozbalieniem tu obserwowałem, jak się e, niektórzy czują w obowiązku zaznaczyć, że nie są z miasta stołecznego Warszawy. I dobrze, i dobrze. Ja też z Januszka, pani prezes. Za żoną, za żoną z Januszka. E, tak, no może by to tak ogrodzić jakimś płotem z blachy falistej i sukcesywnie odłączać zasilanie w tym ich 115-minutowym mieście, bo tyle się jedzie. Minut z krańca na kraniec, w korkach sztucznie tworzonych przez zwężanie ulic. Przed tym się musimy obronić. I wybór jest prosty. Bez wielkich zjednoczeń, bez wielkich kongresów programowych, my to możemy przecież wszyscy wyraźnie dostrzec i przyznać, że, że prosty jest wybór między schabowym a świerszczowym. Prosty jest wybór. Prosty jest wybór dla normalnego Polaka. Między. O, tu hulajnogi nogi, niektórym się marzą, i to ukrócą, Szanowni Państwo, z buta, z buta do zbiorkomu w waszym 15-minutowym getcie, rejonie, który władza ludowa w kolejnym wcieleniu zechce nam wyznaczyć więc wybór jest prosty wolność godność bezpieczeństwo normalność normalność a więc prawa prawa rodzicielskie prawa do wychowywania naszych dzieci po naszemu szanowni państwo tak jest po naszemu to bardzo ważne i bardzo się cieszę że się możemy co do tych spraw zgodzić że nie chcemy żeby to był Land kolejny eurokołchozowy. Nie chcemy, żeby to była jakaś republika sowiecka ani stan amerykański. Nie chcemy Ukropolu i nie chcemy Ukropolinu. A zagrożenia są aż nadto realne. Właśnie w tych wyborach samorządowych, szanowni państwo, po raz pierwszy idą z otwartą przyubicą. O, to może ich Nadto komplementuje, bo przyłbica to hełm, hełm to zbroja, zbroja to duch rycerski, tu nie ma ducha rycerskiego, więc idą jawnie i bezczelnie po władze ludzie, którzy się jawnie nie identyfikują z polską polskością, ani z ojczyzną dużą, ani z ojczyzną małą. Oni idą po władze. Nie dla nich oklaski. Nie dla nich oklaski, oklaski dla naszego sojuszu, konfederacji i bezpartyjnych samorządowców, dla nas, którzy zatrzymamy ten marsz. Nie zgodzimy się na to, żeby Polska stała się hotelem, w którym każdy, kto chce, bierze klucz, numer hotelowy, po czym zostawia nieporządek, po czym sprowadza Bóg wie kogo do naszej ojczyzny, do naszego kraju, do naszego domu. Na to się nie zgodzimy. Stop ukrainizacji Polski, stop banderyzacji polskiej racji stanu. To nie są, to nie są zagrożenia abstrakcyjne. One właśnie w ostatnich latach się bardzo skonkretyzowały. I nie musimy. Angażować się w tych wyborach, w dysputy, na tematy geostrategiczne, ogólnogalaktyczne. Nie musimy, nie musimy, Szanowni Państwo, wnosić do agendy tej kampanii wyborczej, tych wszystkich spraw, których jest dosyć i aż nadto w naszej codziennej walce parlamentarnej. Gdzie już szósty sezon, szósty sezon naszego serialu Konfederacja trwa, ale na poziomie samorządowym bardzo wiele jest do obrony. To są najtrudniejsze wybory. Najtrudniejsze, nie tylko z uwagi na to, że, że to już nie jest jakaś tam policzalna drużyna pierścienia, to są rzesze. Tutaj potrzeba chorągwi i dywizji z polskiego zaciągu, polskiego autoramentu, żeby zabezpieczyć wolność, normalność, prawo do bezpiecznego życia, bezpiecznego w każdym wymiarze, nie tylko w tym wymiarze militarnym, o zagrożeniach wojennych też głośno, w wymiarze ekonomicznym, socjalnym, ale także w wymiarze tożsamościowym żeby Polska była Polska, szanowni państwo, o to trzeba się starać usilnie, przede wszystkim właśnie w samorządach, bo samorządami rząd chętnie się wyręcza i czynił to w ostatnich latach. Telefony z Warszawy i na taki telefon odszczekiwanie wcześniejszych uchwał sejmików wojewódzkich, na te telefony z Warszawy wicie rozumicie, zróbcie albo nie róbcie tego czy owego, bo przykręcimy kurek, bo odetniemy was od funduszy. Więc to jest właśnie ta praktyka przejmowania państwa przez ten kartel, kartel polityczny, w którym owszem zmieniają się szyldy, czasem twarze się zmieniają, ale zasada pozostaje ta sama. I my tę zasadę łamiemy, tworzymy błąd w systemie, tu centralnie w Warszawie i łamać będziemy tym bardziej skutecznie, że już nie w pojedynkę, nie samemu, ale wraz z bezpartyjnymi samorządowcami, a Tak, tak, brawa dla bezpartyjnych samorządowców, że się ośmielili być bezpartyjnymi, że się Ośmielili nie zapisać do tego kartelu i ośmielili się zanegować tę ofertę, te propozycję nie do odrzucenia, propozycję zwalczania dżumy cholerą albo cholery dżumu. Bardzo wam dziękuję za to, że jesteście. No i proszę o jeszcze. Mam nadzieję, że to jest dobry początek. Zobaczymy kontynuację już w kolejnych sezonach naszego serialu, który który miewa sensacyjne zwroty w akcji, oby ten kolejny zwrot to były także kolejne otwarcia, może i powroty do rodziny, nie po to, żeby się wszystko kończyło wesołym oberkiem, żeby się wszystko, jak w panu Tadeuszu, kończyło jakimś. Kochajmy się, które jest zawsze na poły fikcyjne, pozorne i nie trwa długo, ale po to, żebyśmy właśnie dostrzegając to, że wybór jest fundamentalny, elementarny. Kto za Polską, kto za tym, żeby Polak gospodarzem u siebie był na swoim, a kto przeciw temu? Wybór jest jasny. Okazji było wiele, żeby się zdeklarować, okazji było sporo, żeby poznać, kto jest kim w polskim życiu politycznym w ostatnich latach. I teraz właśnie mądrzejsi, bogatsi o tę wiedzę bogatsi o tę wiedzę z całą pewnością nie odpuścimy bardzo dziękuję w imię Boże kto rano wstaje temu pan bóg daje wolność! 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 konfederacja wolność i niepodległość